Jak pan ocenia ten pomysł, żeby to właśnie uświetnić, takie postaci związane z Opolskim Festiwalem? Pomysł wziął się od nas, zresztą poparty był przez Radę Kobiet. Plac Dworcowy, jak to podkreślamy, jest w każdym małym i większym mieście, natomiast warto uhonorować w Stolicy Polskiej Piosenki gwiazdę polskiej piosenki. W ogóle takie miejsca powinny być. Powinno się też doceniać zasługi kobiet, które jednak wniosły wiele w nasze życie, tworząc, że tak powiem, wizerunek kulturalny, naukowy, społeczny. No to nie jest tak, że to jest tylko dziedzina mężczyzn. 5 wspaniałych kandydatek. Myślę, że każdy tutaj z Opolan wśród tych osób znajdzie swój typ. Zachęcamy do głosowania. Chcemy właśnie, żeby to mieszkańcy jak najbardziej gremialnie wypowiedzieli się i zdecydowali, jakie to będzie imię. Szacunek dla pamięci, dla całej historii Festiwalu Opolskiego jest czymś ważnym, co powinniśmy pielęgnować. Upamiętnienie kobiet w przestrzeni publicznej jest priorytetem dla władz samorządowych, niezależnej czy to jest opcja rządząca, nie rządząca. No, nie powinno być żadnego rozbieżnego stanowiska na ten temat. Musimy upamiętniać kobiety i włączać je aktywnie w życie publiczne, no bo taka jest nasza powinność. Cieszę się, że prezydent podjął temat tak bardzo szybko, zaopiniował pozytywnie, uruchomił całą procedurę głosowania. Nazwiska, które żeśmy zaproponowali, są nieprzypadkowe. Zresztą plac ma nosić imię właśnie artystki związanej z Festiwalem Polskiej Piosenki. Sam oddałem już głos. Zachęcam mieszkańców miasta Opola do głosowania w tym temacie, bo czasu coraz mniej. Ja nie wiem, czy mogę sugerować, natomiast bardzo bym chciał, żeby wygrała Kora. Na nią głosowałem. No zdecydowanie jestem za tym, aby kobiety, szczególnie takie, które wiążą się w jakikolwiek sposób z miastem Opole, uświetnić i że może być takim naturalnym autorytetem też dla przyszłych pokoleń, to zdecydowanie tak. A oczywiście, jeżeli kobieta, to będzie mi szczególnie miło. Czyli co, bliżej Ewy Demarczyk, czy bliżej rzeczywiście Kory? Jest to dla mnie bardzo trudny wybór, bo cenię obydwie artystki. To są faktycznie artystki, nie celebrytki, bo w dzisiejszych czasach to bywa bardzo różnie. I bardzo cenię dorobek i to jest faktycznie ogromna karta w historii muzyki Ewa Demarczyk. Ale skoro jestem bardziej związana, bo bawiłam się częściej przy wielu jej przebojach i do dzisiaj, kiedy słucham jej przebojów, to przypominają mi się bardzo fajne momenty mojego życia, więc trochę bardziej za Korą. Ja uważam, że jak najbardziej, jeżeli kobiety chcą podejmować różne inicjatywy, bardzo, bardzo fajnie. Ja tylko pragnę przypomnieć, że kiedyś kobiety taki zespół powołały i ja chciałem się zgłosić, żeby być takim ciałem doradczym. Nie zostałem przyjęty, dobrze, też słusznie. Ale są seanse w kinie, na które też tylko panie chodzą. Absolutnie. Absolutnie się wtedy nie wpycham. Nie, to oczywiście było żartobliwe, ale na poważnie mówiąc, oczywiście, jeżeli panie mają taką inicjatywę, chcą działać, niech tylko działają. Jeżeli będzie można jakoś pomóc, to bardzo chętnie. Ten pomysł, żeby to mieszkańcy Opola jednak właśnie głosowali, jak pan też ocenia, i jakby to oni zdecydowali o tym, która z pań, czy to od Ewy Demarczyk na Korze Jackowskiej kończąc. Oj, na pewno jestem zwolennikiem, żeby mieszkańcy wybrali, ale ja bym swoich głosów na razie wolał. Niech mieszkańcy się wypowiedzą, a my później jako radni. Bardzo chętnie. A będzie pan wtedy głosował za takim pomysłem, żeby ten plac nazwać jednak właśnie imieniem którejś z kobiet? Oczywiście, że tak, a dlaczego by nie? Moim typem jest Kora Jackowska, dlatego że jej twórczość bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o pomysł kobiet, taka była inicjatywa Rady Kobiet. Uważam, że takie społeczne inicjatywy warto doceniać. Inicjatywa radnych Arkadiusza Wysieckiego jest bardzo interesująca. Plac Dworcowy będzie wizytówką miasta Opola. Zaproponowane panie spełniają moje oczekiwania, mam oczywiście swoją faworytkę, już zagłosowałem, moja rodzina również. Czekamy na wyniki, będę namawiał wszystkich do głosowania. Oczywiście te propozycje kobiece powinny się znajdować w naszej przestrzeni miejskiej, a dlaczego? No bo jest ich stosunkowo mało. Mamy wiele wspaniałych artystek, ale nie tylko, poetek czy też różnych kobiet, które dokonały fantastycznych rzeczy dla miasta, dla kraju, dla regionu i tutaj uważam, że świetną inicjatywą jest właśnie te kobiety pamiętniać.